Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Na Gorąco. Właśnie wychodzimy z Cinema City, z filmu W głowie się nie mieści. Nie nagrywałem już od miesięcy, ale postanowiłem to zmienić. Ja jestem Piotrek, przy mnie jest moja przyjaciółka Karolina. Cześć. Oglądaliśmy właśnie animację Pixaro-Disneyowską W głowie się nie mieści o uczuciach. Powiesz, jakie były uczucia? Jakie były uczucia? Była radość, był smutek, odraza, strach i gniew. Te uczucia siedzą w głowie małej dziewczynki, a tak naprawdę każdego z nas. Dzięki temu sterujemy swoim życiem, boimy się, nie popełniamy błędów, nie jemy brukselki i tego typu rzeczy. Disney z Pixarem znów pokonali jakby kolejną barierę chyba, tak? Ponieważ stworzyli animację mądrą, piękną i naprawdę, naprawdę wyjątkową. Do czego byś porównała tą animację? Mi się to skojarzyło z Krainą Lodu, bo dawno nie było takiej bajki, która nie miałaby w sobie, mówiąc kolokwialnie, idiotycznego humoru, który by zawierał w sobie jakieś dziwne teksty, które byłyby tylko zrozumiane przez dorosłych widzów. A ten humor był, może być inteligentny. Był bardzo inteligentny, był bardzo śmiały momentami, ponieważ dotykał naprawdę trudnych miejscami tematów, typu pierwszy dzień w szkole, przeprowadzka, która jest głównym elementem fabuły i po prostu całego dojrzewania w głowy dziewczynki, którą poznajemy jako niemowlaka, a potem właśnie, kiedy ma tam 8 i chyba końcowo 12 lat. Moim zdaniem film już stał się kultowy, zbiera bardzo, bardzo dobre oceny i jest totalnie pięknie zanimowanym filmem. Nie wiem, czy zauważyłaś, co ten film ma, czego nie mają inne filmy. Co ma? Przypatrywałem się bardzo uważnie i to jest chyba pierwszy film w historii, który w całości, praktycznie w całości, prawie w 100% ma polskie napisy wewnątrz filmu. A rzeczywiście, tak. To było tak. Fajne. I to jeżeli ktoś trzyma gazetę, to artykuły w gazecie są po polsku. Jeżeli jest zakaz wstępu, jest to po polsku. Jeszcze się to nie zdarzyło. Tak mi się wydaje, ponieważ ostatnio faktycznie pojawiał się taki trend, aczkolwiek były napisy na dole, tak jakbyśmy tutaj my sobie wyświetlali. Piękna animacja, bardzo kolorowa, bardzo dojrzała, świetna ścieżka dźwiękowa, może nie do słuchania i noszenia przy sobie, ale bardzo motywująca, tak, do oglądania tego filmu. Delikatny, dobry humor. Nie zagrało mi tylko końcowe wyjaśnienie pewnych rzeczy, ponieważ tam się zdarzyły pewne sytuacje, które na samym końcu w finale nie zostały do końca wyjaśnione, aczkolwiek po prostu jest to wytłumaczone tym, że nasza pamięć jest trochę zepsuta i po prostu też nie pamiętamy wszystkiego, więc wybaczmy twórcom. Przed tym, przed pokazem tego filmu, tak, pojawia się w dodatku mini, króciutki film o wulkanie. Jezu, kiedy było piękne. Przepiękny film o wulkanie, który śpiewa, że jest samotny. I później odnajduje swoją wielką miłość. Wiele ludzi narzeka, że ten film jest słaby. Że to nie jest to wszystko, co pojawiało się wcześniej. Że to nie są jakieś pół Krainy Lodu, że to nie jest jakaś myszka Miki. Ale było to piękne i ja byłem bardzo wzruszony. I single, jak my, bo Karolina szuka męża, musicie o tym wiedzieć. Podasz mój numer telefonu w opisie. Podam numer telefonu w opisie. Single jak my bardzo wzruszyli się tym. I naprawdę, miałem łzy w oczach w pewnym momencie, szczególnie gdy akcja się rozwijała, wulkany nie mogły się cały czas spotkać. Było bajecznie, było bajecznie. Piękne. Ej, będę dzisiaj tak szukała na YouTubie. Myślę, że będzie? Myślę, że będzie. Myślę, że gdzieś się to pojawi i na pewno będzie wspaniale. Tak już kończąc, nie przedłużając, polecimy to chyba wszystkim, co? Tak, warto iść do kina na ten film nie tylko z dzieckiem, ale warto iść zabrać siebie jako tak dziecko, bo w każdym z nas jest taki mały ślad małego dziecka i myślę, że oglądając ten film może się w nas rozbudzić. Byliśmy na seansie po 20. Byli tatowie z dziećmi, byli koledzy sami ze sobą, byliśmy w końcu my. I wydaje mi się, że było to poruszające. Jesteśmy pierwszy raz ze sobą w kinie. Karolina częściej będzie pojawiać się w moich recenzjach. Mam nadzieję, że się na to zgodzi. To jest idealny film na jakkolwiek można to nazwać pierwszy raz. Zakochacie się w nim, stanie się kultowym i o ile kiedyś mieliśmy Króla Lwa, który uczył, jak tworzyć piękno, jak czuć, tak teraz mamy chyba nowego króla w mieście. Cóż, chyba tyle. 9,5 na 10. Ja będę się zastanawiał nad dychą, ale też 9,5 na pewno mogę wam powiedzieć.
Idźcie do kina w tanią środę z Cinema City, idźcie w ogóle kiedykolwiek do kina, kupcie to od razu na Blu-ray DVD i będzie fantastycznie. To byłem ja, Piotr. To byłam ja, Karolina. To byliśmy my. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kina.